my przecież dobrze wiemy, że od dłuższego czasu i tragedia w Pszczynie to potwierdziła z wyjątkowym okrucieństwem i ja już też to mówiłem, że w Polsce coraz częściej to prokurator ma prowadzić ciążę, a nie lekarz. Wydaje się, że nie opieka nad ciężarną jest tutaj motywacją, tylko kontrola ciężarnej. Zaczyna być naprawdę dość koszmarne. Znaczy świadomość polskiej kobiety, że żyje w państwie, które będzie zmuszało do jakichś zachowań, które sobie ideolodzy PiS-u wymyślili i że będzie to związane też z kontrolą, bo takie wrażenie wszyscy mamy, to jest trochę jak z jakiegoś upiornego horroru. Niestety to nie jest film.